Siemanko, siemanko, z tej strony Crispo. Oczywiście zagramy sobie w grę na Frefire. Mapka już otwarta od godziny 18, a mamy aktualnie 18.44. No i zaczynamy. Wreszcie się włączył odcinek przed. Wyglądał tak, że już jakieś 2 minuty mi wyszukiwało graczy i to nie miałoby sensu nagrywać dalej. Bo nie wiadomo, czy w ogóle by wyszukało. A tu szkoda czasu na... Żeby film zajmowało wyszukiwanie graczy, to musi być akcja, coś się dzieje. O, mogę nagrodę wysłać, ale dobra, niekoniecznie mi teraz zależy na tym. Sobie w następnym odcinku pokażę, jak to wygląda, jak się wysyła nagrody, można diamenty z tego zdobyć i hajs. Dobra, nareszcie mapka Purgatory. Purgatory? Nie wiem, zawsze zapominam, jak to się nazywa. Chyba Purgatory mi się wydaje. Dziwna nazwa. Lepiej by brzmiało, jak to kiedyś mówiłem. Purgutary. Nie wiem, czy to tak odmieniałem. Dobra, nieważne. Z tymi nazwami chińskimi, czy tam, nie wiem, jakimiś obcojęzycznymi. Liczy się wspaniała gierka. A jest naprawdę, gra jest sztos, naprawdę. Oczywiście, jak zwykle, opłaca się na ten dom lecieć. Ten poniżej. Tu zawsze ktoś musi wylądować. Tylko pytanie, czy ktoś przede mną już wylądował tutaj? Chyba nie. Na dół, gościu, ale nie całkowicie. Ciężko w te okno bić. A. Dobra, nikt tu nie wylądował. Więc spoko. Ja sobie trochę podgłoście, bo trochę cicho mam grę. Gdzieś na dole mamy jakiegoś ziemeczka. Więc chyba pokampimy. A może? Chodź tu, mordo. Mam nadzieję, że tu... Wiem, że ktoś na dole, na samym dole był, ale czy tu ktoś jest? Za bardzo nie wiem. Nie mam żadnej broni na daleko. Dobra, schodzimy na dół. Halo, ziomeczku, czy ty tutaj na mnie kampisz? Miejmy nadzieję, że na mnie nie kampisz. Ja ci kręcę kort. Super! Czy pierwsze, co znaleźliśmy, najlepsze bronie w sumie, shotgun? To już wszystko zasadniczo. Było gdzieś słychać typa. Chyba czeka pod domkiem? Nie wiem, mamy lotnię? Mam lotnię! O dobra, mamy tutaj typa. Zabijemy sobie go. 10 graczy, ale to szybki meczek będzie, już 10 graczy jest. To bardzo dobry wynik. Jakiś ziomeczek tutaj z granatami! Dobra. Idziemy wyjaśnić tego typa, bo... mnie wkurzył. Ała! Chłop twierdzi, że mnie w głowę szczelił. Masz, gościu. Ale dużo żyć mi zużył chłop. Zatańczymy mu oczywiście. Co ty tam, chłopczyku, miałeś? Coś tam trochę miałeś, gordo. Oczywiście, dobra. Super, o dwóch graczy już mamy full out, znaczy pełne HP mamy. Pełne HP mamy. Czyli 235, oczywiście w przypadku ludzi, które mają tą postać jak ja. Więc spoko, naprawdę. To jest chyba najbardziej jedna z opylalnych postaci. Bo zresztą ona nie tylko ona jest opylalna. Kilka postaci jest opylalnych. Ale no między innymi, no naprawdę musi się ta
musicie mieć tą postać. Znaczy musicie, no zawsze was uratuje przed kilkoma kulkami. Dobra, do wywalania nic nie mam. 7 graczy, no ten meczek to będzie szybki. No i musi być wygrany, no. Mam nadzieję. Po tygodniu niegrania w tą gierkę taki winek jakby wleciał, to spoko. Serio, mam tylko 2 apteczki. Coś sobie wyrzucę, na pewno amunicję od Korda. Dobra. Spróbujemy wziąć te apteczki. Cyk. Dobra, 4 mi chyba stykają. Dobra, lecimy dalej. Jak dawno się nie grało w tą gierkę. Jakby nie ta głupia szkoła, naparzałbym dniami, godzinami. Serio. Ja tak tą gierkę lubię. Mógłbym grać w nią. Chyba na zawsze. No, grałem już kilka lat i jakoś od roku 2017 lub 2016 i naprawdę spoko ta gierka. No oczywiście kilka kont miałem w życiu. To jest moje drugie konto, odkąd mogę się logować. Reszta to były konta gość, coś takiego. Czy jak to się tam zwiam? Dobra, 6 graczy. Czas to wygrać. Ole, dobra, musimy ulepszyć zbroję. Musimy ulepszyć zbroję, no i wiecie, kites. Ulepszyliśmy zbrojkę, no i idziemy sobie. Niestety apteczki nie możemy wziąć. Dobra, ziomeczki, chodźcie tu do mnie. To jest jakiś fajcik odegrać. Będziemy musieli kupić ściany. Żeby nie przegrać z jakimś dobrym graczem, który mi może stanąć na przeszkodzie. Kupujemy ścianę. O ile mam hajs? Dobra. Na pewno kupimy ten cholerny plecak. Okej. Okay. I możemy przy okazji tą amunicję już wziąć sobie. Ile? 11 ścian. Ojeju. Co ja mam tak z tą grafiką? Te 11 takie rozmazane. Nie wiem. Rozdzielczość w kompie zmieniałem też. Taka dziwna trochę ta grafika wyszła. Ciężko teraz zmienić w sumie. Nie mogę znaleźć tego, co zmieniałem na początku, niestety. Dobra, byki, chodźcie tu. Na początku to szybko się wybijali, teraz tak nie za bardzo, wciąż 6 graczy. No serio, ta grafika jest troszkę taka inna. No ale nie zmieniałem grafiki gry. Może w tym emulatorze coś zrobiłem. Troszkę taka gorsza, może taka mała zmiana. Nie wiem jak to na YouTubie, czy widać jakieś różnice, ale tak... No taka trochę dziwniejsza. Dobra, idziemy sobie tutaj. Też ciężko zobaczyć liczbę ścian, bo jest takie 11, takie rozmazane naprawdę. No
No na przykład apteczki to tam w miarę wyraźnie pisze 3 inhalatory, 4 apteczki. To wszystko on tak normalnie pokazuje, ale te ściany tak trochę rozmazane. Uj, jakiś typek słyszę na aucie. Stamtąd będzie wyjeżdżał. Pięknie, do mnie jedź. Ole, masz przerąbane. Nie ma jak broń kor... Oho, tam kogoś słyszymy znowuż. Z tej samej strony jakby. O. Tak, chłop od razu wysiadł, co? Położył manekin. No i spoko. Ała, chłopie! Wiecie co? Trochę nie za bardzo mi się chce z nim walczyć. Pójdziemy sobie. Chłop będzie tam wstał do usranej śmierci. A tak a propos, widzę kolejnego ziomeczka. W tym domeczku. A ten chłop gdzie mi odjeżdża? Odjeżdża tutaj. Zniszczyłem mu autko. Ojeju, ja nie mam zniszczenia. Kort jest słaby. O, położył ścianę. No i dobra, teraz to kort będzie... Tak, rzut. Zajebiście, mordo. Zajebiście rzucasz tymi granatami. Nie inhalator. Nie wiem, jak w tej grze zrobili te inhalatory. One miały się chyba włączać jak się rusza, a nie. Dobra, jeden z okropnych graczy. Masz, lebiodo. Tak. Jeszcze ta ściana tak się postawiła, że myślałem, że mnie uchroni przed granatem. Dopiero skumałem, że tak się dziwnie ułożyła. I niestety dostałem bardzo mocno z granata. Dobra, teraz tego ziomeczka, co tak lukał w domeczku, który będzie mnie chciał strzelać, a my szybko postawimy ścianę. Dobra. To już niedługo koniec. Dwóch graczy. Miny widzę nie ma. Idziemy do góry. O, ja tego chłopa nie widzę. On chyba sobie poszedł z tego domku. Chyba. Dobra, gość sobie poszedł. Albo my go zablokowaliśmy w tej ścianie. Ciekawe. Ale beka go zablokowałem w ścianie. Zaraz zobaczymy to. Nie. Coś tak czułem, że nie. No tak lukał właśnie przez to okno, ale gdzieś chłop poszedł. Chłop w wieży to czeka. Dobra, nie ma chłopa. Nikogo na razie nie widać. O, się skminiłem, że apteczek nie mam. To nieźle. Najbliższy automat będzie gdzieś w tą stronę. Może zdążę tam pójść. Trzeba będzie kupić apteczki. I zaraz wygrajemy ten mecz. Wygrywamy, znaczy. Ach, te nowe powiedzenia. Siemaczem.
Dobra, tu powinien być chyba automat. Z tego co mapka wskazuje. O, tam rzeczywiście jest. Szybko apteczki sobie kupimy, bo z apteczkami jest taka lipa, powiem. No nie mówcie, no nie ma apteczek. No tego to się nie spodziewałem. No dobra, ostatnia osoba nam została. Musimy wygrać bez apteczek. No bo nie mamy ich. To nie jest żaden challenge, po prostu nie mamy. Tak jest, się dosyć rzadko zdarza, ale... Wreszcie mnie to czekało, niestety. Dobra, byku, byłaś, czas to wygrać. Chyba tam jest, mi się wydaje. No i rzeczywiście tam jest. Ciekawe, mnie widział. Nie wiem, ale sobie pójdziemy. O, tam jest ziomek. Dobra, Essa. Nie zapomnijcie o lajkach i subskrypcji. Będzie więcej filmików na moim kanale odnośnie gry Free Fire. Trzymajcie się.